Witam Was na drugim spotkaniu z cyklu Gdzie przecieka Łódź. Dzisiejsze spotkanie prowadzi pani dr Aleksandra Krupa z Uniwersytetu Łódzkiego z Wydziału... No, śmiało. Filozoficzno-historycznego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Wiem, że tutaj są też studenci z tego instytutu, ale imimy, witam ich. I zapowiadam, że ich obecność tutaj jest dlatego pożądana, bo docelowo studenci architektury w ramach tego projektu, Gdzie przecieka Łódź, mają współpracować ze studentami etnologii przy... No, jeszcze zobaczymy przy czym dokładnie. Ale zapraszam na wykład pani Krupy, a po wykładzie dyskusji. Dziękuję bardzo panu. Witam państwa serdecznie. Jest mi przemiło, bardzo jest mi miło, że mogę się z państwem spotkać. Tym bardziej, że w swoich naukowych, to duże słowo, przeróżnych poczynaniach, mając lub nie mając, a bardziej nie mając żadnych kompetencji, sięgam jednak także do państwa specyfiki. A to przede wszystkim dlatego, że jestem antropologiem miasta. Wychodzę zatem z założenia, jestem święcie do tego przekonana, że miasto i na miasto należy patrzeć z różnych perspektyw, szalenie interdyscyplinarnie i chwytać to miasto ze wszystkich stron. W związku z tym ta dzisiejsza moja wypowiedź też być może wyda się państwu taka trochę rozedrgana, być może czasem zbyt nawet emocjonalna. A to dlatego, że zadaliście takie pytanie. I to dlatego, że ja jestem łodzianką i że żywię do tego miasta bardzo gorące, intensywne, choć wcale niełatwe uczucie. To być może nie jest miłość do Łodzi, ale jest to uczucie trudne, czasem ambiwalentne. Ja potrafię się obudzić i być przezadowoloną, że obudziłam się w mieście Łodzi, ale potrafię być także na tę przestrzeń i na tych ludzi i na to wszystko, co wokół, bardzo wkurzona i nawet czasem, jak powiadają moi znajomi, w dyskusjach na temat Łodzi kończy mi się wrażliwość damy i potrafię być dosyć zasadnicza. Ale być może prawdziwe uczucie właśnie takimi skrajnościami się wyróżnia i odznacza. Słuchajcie, kiedy zastanawiałam się, o czym państwu dzisiaj opowiadać i jak szukać odpowiedzi na to pytanie, które no przecież stawiamy nie my tutaj po raz pierwszy i nie pierwsi, to zaczęłam od takiego ćwiczenia intelektualnego. Spostrzegam, że bawicie się państwo w tym pytaniu pewną metaforą. Poszłam dalej, szukając innych metafor, które ten problem jakoś się oswajały, nakreślały. Zaczęłam się zatem zastanawiać, no Łódź przecieka, ale czy, o la Boga, Łódź tonie? No na szczęście, moim zdaniem, przynajmniej ta Łódź nie tonie. Być może Łódź dryfuje i tu jestem bliższa tego tropu. Być może Łódź tymczasowo, na dłuższy lub krótszy czas, ale osiadła na mieliźnie. Jest to też możliwe i wydaje mi się, że właśnie te momenty zawieszenia, bycia na mieliźnie, dryfowania, przystanięcia, a może czasem marazmu, to okaże się lub nie, czy to zbyt czy mocne słowo, czy nie, te tropy będą obecne w tej mojej wypowiedzi. Niestety nie mogłam być obecna podczas poprzedniego spotkania. Bardzo żałuję, bo też troszeczkę poruszam się po omacku, nie wiem, co już państwo usłyszeliście. Mam jednak nadzieję, a może nawet wrażenie, że ze względu na to, iż każdy z tu przemawiających do państwa z tego zacnego miejsca pewnie też będzie mówił o swojej Łodzi, to znaczy o tym, dlaczego ta jego Łódź przecieka i czy on chce coś z tym zrobić, czy ma na to pomysł, a być może nie zgadza się z tą tezą postawioną w pytaniu. Poza tym, biorąc pod uwagę, że zaprosiliście, i to się chwali zawsze, zaprosiliście państwo różnych specjalistów,
A zatem tę łódź i ten problem będziecie rozpatrywać z różnych perspektyw i wrażliwości. To wszystko sprawi, że za każdym razem dostaniecie inną opowieść i z taką nadzieją na niepowielanie i nie na powtarzanie dzisiaj do Państwa przyszłam. Ponieważ, proszę Państwa, ja od dawna o Łodzi rozmawiam i nad Łodzią rozmyślam. Rozmawiam w różnych zacnych, bardzo zacnych gremiach. I o Łodzi wydaje mi się, że umiem mówić dużo. Nie wiem, czy ciekawie, ale dużo, bo ten temat i to miasto mnie dotyczy, a zatem mnie interesuje. To postanowiłam, że dzisiaj jednak przyniosę do Państwa kartki, które będą mnie jakoś ograniczać, to znaczy będą mnie trzymać w reżimie czasowym i tematycznym, także przepraszam, będę zerkać, ponieważ jestem mocno dygresyjną osobą, jeśli chodzi o łódzki klimat i moglibyśmy tutaj, no zwłaszcza panie, które mają takie i pan miejsca dosyć ortopedycznie nieciekawe, wyjść z boleścią z tego spotkania. Gdzie przecieka Łódź, proszę Państwa? Nawet już nie pytam, czy przecieka. Zakładam, że przecieka. Zastanawiając się nad odpowiedzią na to pytanie, od razu nasunęły mi się pojęcia, w zasadzie jedno pojęcie, wokół którego tutaj chcę krążyć. To jest pojęcie Państwu doskonale znane, ale ponieważ ono jest szalenie rozmyte, to być może uda mi się Państwu na ten temat coś jeszcze dopowiedzieć, coś ciekawego zasygnalizować. Tym pojęciem jest tożsamość. A zatem będę, proszę Państwa, mówić o tożsamości miasta, ale będę za każdym razem, znaczy nie, będę starać się z różnych stron do tego pojęcia podchodzić. Zatem pierwszy taki filar w tym moim myśleniu, które uskuteczniałam porządkując i przygotowując się do spotkania z Państwem, to pojęcie tożsamość miasta. To pojęcie tożsamości miasta w moim myśleniu wiąże się z innym pytaniem, podpytaniem. Ta tożsamość czy zakłada rewitalizację czy kreację? A zatem czy kiedy mówię na przykład swoim studentom, znajomym, ludziom, którzy ze mną rozmawiają o tożsamości miasta, o tożsamości Łodzi. Czy o tożsamości warto rozmawiać w kontekście jej rewitalizowania czy kreowania? A może i tego, i tego? A może tożsamość to jedno i drugie? A zatem przy tych dwóch pojęciach się zatrzymam. No i w końcu uszczegółowię to, zresztą od samego początku to czynić będę, bo przecież będę mówić o tożsamości Łodzi. Nie ja to wymyśliłam, sformułowanie, ale jestem do niego przywiązana. Będę zatem mówić o tożsamości Łodzi, czyli o tożsamości z tak zwaną, o tożsamości miasta z tak zwaną zranioną tożsamością. Bo tak widzę tę tożsamość Łodzi, iż jest ona zraniona. I żebyśmy uporządkowali sobie najpierw taki słownik terminologiczny, byśmy wszyscy mówili o tym samym, czy myśleli i słyszeli to samo, mniej więcej, to zacznę od no właśnie owego pojęcia tożsamości, które tak jak większość pojęć w naukach humanistycznych, a takimi się param, no jest kategorią rozmytą, tak jak powiedziałam, niejednoznaczną, różnie interpretowaną przez różne nauki w zależności od akcentowanego aspektu tego pojęcia, od dyskusji, kontekstu, audytorium i różnych innych czynników. Ale gdybyśmy spróbowali bardzo uproszczoną, ale jednak definicję tutaj sformułować na użytek naszego tu widzenia się i bycia razem, to moglibyśmy powiedzieć, że tożsamość to jest po prostu zespół cech przynależnych danemu zjawisku i stanowiących o jego, no właśnie, wyjątkowości, o jego niepowtarzalności. Zbiór tych cech, i sięgam tutaj także do rozważań socjologów, którzy taką logiką idą, a zbiór tych cech, wzajemna ich konfiguracja tworzą układ, znów ważne, szczególny, tworzą układ jedyny. A zatem definicja tożsamości czegoś, my tu mówimy o definicji tożsamości miasta, to opis jego cech, to jest opis jego elementów i ich wzajemnych, no właśnie, powiązań, zależności. To nazwanie i opisanie czegoś w jego wyjątkowości i szczególności. Kiedy zastanawiam się i opowiadam i myślę o tożsamości miasta, to myślę o tożsamości społeczno-kulturowej. Ta tożsamość społeczno-kulturowa dotycząca konkretnej przestrzeni i konkretnych ludzi, ich wyobrażeń, ich doświadczeń, nie wiem, ich tęsknot, ich marzeń, ich codzienności. Ta tożsamość
rozkłada się na pewne, składa się z pewnych składników, rozkłada się na pewne składniki. O tych składnikach pisze Szczepański, który wyróżnia. Pozwólcie Państwo, to będzie jedyne takie akademickie, definicyjne tutaj rozważanie. Wyróżnia indywidualną identyfikację z regionem, z lokalną społecznością i kulturą i mówi wtedy o perspektywie psychologicznej, która buduje tę tożsamość społeczno-kulturową. Mówi o perspektywie socjologicznej, czyli o, cytuję, funkcjonującym w świadomości zbiorowej podziale na my i oni, któremu towarzyszy poczucie odrębności. My jesteśmy z Łodzi, oni nie są z Łodzi. My jesteśmy mieszkańcami Łodzi, tego osiedla, tej ulicy, tej kamienicy. Oni są obcy, oni są skądinąd, oni są przejazdem, oni są przybyszami. Oni są czasem także w kontrze do nas. My odczuwamy swoją odrębność, a zatem budujemy także poczucie jakiejś wspólnotowości. To przecież bardzo ważne, kiedy mówimy o budowaniu czegoś razem, a zatem o budowaniu także tożsamości. A poza tym Szczepański mówi o perspektywie geograficznej, czyli po prostu o przypisaniu do konkretnej przestrzeni, do konkretnego miejsca. Mówi o perspektywie etnograficznej, która być może wydaje się Państwu nie powinna być najbliższa, choć wcale tak nie jest, bo Szczepański ma tu na myśli świadomość dziedzictwa kulturowego, a ja bym dopisała jeszcze coś innego. Dopisałabym rozumienie i odczytywanie znaczeń, które w tej przestrzeni funkcjonują, funkcjonują w narracji o danej przestrzeni. Mówi Szczepański również o perspektywie historycznej, czyli o związku zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym z po prostu dziejami danego miejsca, z bohaterami tej przestrzeni, z jakimiś instytucjami historycznymi. Mówi, proszę Państwa, jeszcze na dodatek o perspektywie ekonomicznej, czyli o wspólnocie gospodarowania, o jakiejś kooperacji, także o konkurencji międzyregionalnej, ekonomicznej. No i w końcu pojawia się tu perspektywa urbanistyczno-architektoniczna. O architektach Państwa, o działce Szczepański nie zapomniał, a rozumie tę perspektywę jako istnienie pewnych, cytuję, szczególnych dla danego obszaru form budownictwa, układu przestrzennego. Płytkie to jak dla mnie rozumienie. Ja w tej perspektywie architektonicznej widziałabym także te odcienie antropologiczne i mam wrażenie, że po rozmowach tutaj wstępnych taka jest też intencja tego naszego wspólnego działania i projektowania czegoś, realizowania jakiegoś projektu. Tożsamość miasta zatem, proszę Państwa. I można byłoby tę tożsamość odnajdywać, budować, no właśnie rewitalizować czy kreować, a może wszystko naraz, w oparciu o odpowiedzi na mnóstwo pytań. One wszystkie są ważne. Ja sobie wynotowałam tutaj tylko kilka, nawet ich wszystkich Państwu nie przeczytam, ale nadmienię, byście wiedzieli, jaką logiką ja się tutaj kieruję. Jaką melodię słyszę, kiedy o tożsamości miasta, o tożsamości Łodzi mówię i myślę. A zatem tożsamość miasta, czytajmy tożsamość Łodzi i pytania temu towarzyszące. Co w największym stopniu decyduje o tożsamości miasta, o tożsamości Łodzi? Czy miasto mieszkańcom nadaje tożsamość, czy my, mieszkańcy miastu? A może jest to dialog? Może jest to wciąż nieustające spotkanie? Kto w największym stopniu tworzy przestrzeń tożsamości miasta? To są architekci, to są politycy, to są inwestorzy, to są elity, to są mieszkańcy miasta. A kim są ci demiurdzy? Czy istnieje miasto bez tożsamości? To znaczy, czy możemy powiedzieć, że Łódź została jakoś odarta z tożsamości? No bo skąd te problemy z jej zdefiniowaniem? Czy można zatem pozbawić miasta tożsamości? Jakie są zagrożenia wobec tożsamości, a zatem zagrożenia czyhające na Łódź, na nasze miasto? Czy, proszę Państwa, przestrzeń tożsamości, to taka metafora, zatem ostrożnie, przestrzeń tożsamości, jest subiektywna, jest intersubiektywna, jest obiektywna, jest indywidualna, czy my wszyscy tak samo będziemy ją odczytywać i odczuwać? To są pytania, na które tu potroszę, spróbuję odpowiedzieć. Mam nadzieję, że Państwo będziecie sobie sami szukać też na nie odpowiedzi, może wspólnie też o tym pogadamy sobie. Do tych wszystkich pytań, do tych wszystkich założeń, do tego Szczepańskiego i do tych moich zagajeń
Dodałabym, proszę Państwa, także to, iż w kształtowaniu tożsamości miejsca, zatem w kształtowaniu tożsamości miasta, dla mnie, to jest perspektywa mnie szczególnie bliska, bo ja jestem antropologiem, ale także jestem narratywistą, szczególną rolę pełni zjawisko narracji, czyli proszę Państwa, opowieści o mieście, mitologii związanej z miastem, tekstu, jaki tworzy miasto, bo to, co ja robię na co dzień, to czytanie i pisanie miasta. To znów metafora. Ta opowieść o mieście, ta opowieść o Łodzi, a zatem tożsamość Łodzi i być może to, w czym szukamy tej dziury, przez którą, czy no właśnie, przez którą ta Łódź przecieka. Ta opowieść pełna jest pewnych mitów i stereotypów. Państwo wiecie, że i mit, i stereotyp to nie tylko bójda, obraza, pójście na łatwiznę, ale to też za każdym razem jakieś czerpanie z sensu, który kiedyś być może był prawdziwy, z jakiegoś korzenia prawdy. A jakie są te mity łódzkie? Moglibyśmy tutaj się pobawić w burzę mózgów i pewnie byśmy skompletowali niezłą, obszerną pulę takich mitów, ale jak Państwo sięgniecie do różnych reprezentacji Łodzi w filmie, w literaturze, jak Państwo przyjrzycie się, wsłuchacie w obecny i wczorajszy dyskurs medialny związany z tym, jak o Łodzi mówimy i gdzie szukamy tego pomysłu na Łódź, bo nie ukrywajmy, wciąż szukamy, to pewnie prędzej czy później natkniecie się Państwo na następujące mity, że jest to miasto robotnicze, że jest to miasto brudne, szare, nijakie. Miasto, bardzo często pojawia się takie hasło, miasto bez zabytków, bez tradycji. Te mity to także mity pozytywne lub też na pozór neutralne, czyli że jest to miasto secesyjne, ale z drugiej strony, no może nie z drugiej strony, ale że to także jest miasto prowincjonalne, miasto biedne, miasto kapitalistycznych krwiopijców, to cytat, miasto filmowe w końcu, miasto nietolerancyjne, miasto afer i tak dalej, i tak dalej. Ja, tak jak Państwu powiedziałam, jestem mieszkanką Łodzi, jestem, brzydkie słowo, łódzkim autochtonem. Różne epizody w życiu miałam, także z tej Łodzi na jakiś czas nie uciekałam, po prostu wyjeżdżałam, ale za każdym razem do tej Łodzi wracałam. I choć nie dzielę mieszkańców na nowych i na tutejszych, to mimo wszystko wiele rzeczy w mieście faktycznie postrzegam inaczej niż przybysze. Tożsamość Łodzi dla mnie, i przepraszam, bo przecież zgodziłam się uczestniczyć w tej dyskusji, w tym spotkaniu, ale dla mnie tożsamość Łodzi jest rzeczą oczywistą i tak naprawdę sama ze sobą nie muszę na ten temat dyskutować. Ja mam jasną opinię na ten temat. Moim zdaniem percepcja Łodzi jest po prostu sprawą wysoce indywidualną i prywatną. To znaczy, w związku z tym niemożliwa jest do takiego łatwego i tutaj w ciągu godziny skodyfikowania czy zdefiniowania. Uważam też, że współczesna tożsamość Łodzi jest niestety nieuchronnie kaleka i upośledzona, bo ma bardzo mało wspólnego z dawnym miastem, z dawnymi mieszkańcami. A ta tożsamość Łodzi dzisiejsza zbudowana jest na naprawdę jakichś takich nikłych śladach, na jakichś, i to mnie boli najbardziej, przypadkowych fragmentach tego świata, którego nie ma, który odszedł, albo którego nie potrafimy dostrzec i nie widzimy. Ja nie ubolewam nad tym, że odkrywają i propagują nasze miasto Łódź głównie nie rdzenni łodzianie, lecz przybysze. Myślę, że Państwo też spotkaliście się z takimi fascynatami tej przestrzeni, którzy przybyli skądinąd, którzy nie są stąd. Przykładów tego, powodów tej sytuacji tutaj nie będziemy roztrząsać. Dla mnie ten fakt potwierdza tylko to, że Łódź potrafi uwieść, tak? Że potrafi zaczarować. Mówi się również, proszę Państwa, że rdzenni łodzianie są nieco w defensywie, że coraz nas jest mniej i być może coraz mniej mamy do powiedzenia. Ja tylko tutaj przypomnę, że coś być może jest na rzeczy, bo podstawy, chociażby uznanie za wartościowe i zabytkowe, to XIX-wieczne dziedzictwo, no to jest zasługa znanego Państwu przecież doskonale, tak, Antoniego Szrama. To, który był poznaniakiem, to Irena Popławska, która też absolutnie nie jest z Łodzi,
zakochała się w łódzkich kamienicach. Dzisiaj o Łodzi pisze profesor Stefański, który jest ze Śląska. Wśród moich rozmówców, którzy przychodzą do mnie i mówią, Boże, jak pięknie, albo nawet jeżeli chropowato, to ciekawie, to interesująco, to są na przykład studenci, to właśnie ci studenci, którzy są spoza Łodzi, przychodzą z zainteresowaniem, proszą o jakąś dodatkową opowieść o Łodzi, albo jakieś dodatkowe zadanie, które ich włoży głębiej w tę strukturę naszego miasta. Pozostaje bowiem faktem to, że Łódź przeżyła w swoich dziejach i to jest chyba mocny argument w tej dyskusji o tym, iż ta Łódź przecieka i że ma problem z tożsamością swą, że Łódź przeżyła w swoich dziejach straszliwy kataklizm, który zmienił ją zasadniczo. O tym się często zapomina, a być może o tym się po prostu w sposób wystarczający i głośny nie mówi. Ja myślę tutaj o latach wojny, II wojny światowej, o latach 1939-45, gdy właśnie wtedy zostało przerwane to, co stanowi niejako punkt startowy, blok startowy, trampolinę do tego, by do tożsamości mocnej, intensywnej, trwałej, silnej mówić, czyli została przerwana ciągłość kulturowa tutejszej społeczności. Ta społeczność przestawała wtedy istnieć i rozpadła się, jak Państwo wiecie, z końcem wojny. Jej resztki może trwały jeszcze kilkanaście lat. Ta społeczność odeszła wraz z wojną, z później wymuszoną imigracją Żydów, ze śmiercią ostatnich, czynnych, aktywnych, tych przedwojennych mieszkańców Łodzi. Działo się to wszystko, to też zdajemy sobie z tego sprawę, w czasach takich politycznie nie najlepszych i mocno zakłamanych. I to właśnie być może dlatego nikt wtedy o tym wystarczająco nie pisał, a nie dywagował, jakie to będzie miało reperkusje dla miasta. Nikt nie żałował tego publicznie, tak, i w sposób otwartym tekstem. Może w domach mówiło się czasem o tym, ale z pewną ostrożnością. Ja sama czuję się troszeczkę, wiecie, wykorzeniona, smutna, rozczarowana, że tak mało dowiedziałam się od ludzi, którzy byli pomostem między tą Łodzią, którą tak łatwo było opisać, którą tak intensywnie i tak pięknie opisywali chociażby pisarze, tę Łódź tętniącą, tę Łódź z pomysłem na siebie, z bardzo jasnym komunikatem wysyłanym do mieszkańców i do tych, którzy z Łodzi i w Łodzi nie są. To brak tych więzi, mnie na przykład, z przeszłością bardzo doskwiera. Łódź będzie do czasu, takie jest moje zdanie, zbudowania takiego nowego, wyrazistego i prawdziwego oblicza miastem właśnie o zranionej tożsamości. Zarazem miastem w bardzo dużym stopniu wykorzenionym, bo pozbawionym, tak jak powiedziałam, kontynuowanej na różne sposoby tradycji. To są tradycje chociażby mieszczańskie, to są także tradycje robotnicze, traktowane po macoszemu, ale jako uczennica etnografki miasta, która zajęła się w Polsce jako pierwsza właśnie kulturą robotniczą, ja wiem, że w tej kulturze istnieje niezwykły potencjał. Ona niesprawiedliwie jest traktowana, ona jest bardzo bogatą kulturą. Z niej moglibyśmy czerpać także siłę do budowania dzisiaj na podstawie tego, co wczoraj. To jest oczywiście także obyczajowość, tradycja dotycząca fabrykanckich elit. Ona oczywiście zaginęła najwcześniej. Wiemy o tym kosmopolitycznym świecie chyba najmniej, ale Łódź jako zasiedziała społeczność, jaka mająca własną tradycję, tę tradycję świadomie kontynuująca, pielęgnująca, celebrująca, ta Łódź jeszcze nie istnieje albo dopiero się formuje, bo każdy antropolog Państwu o tym powie, bo tradycja to głównie zasiedziałość i trwałość, to jakiś kontinuum. To nie ciągła czkawka albo wracanie do początków i zaczynanie od zera. Łatwo to zresztą udowodnić. Spójrzcie Państwo choćby na ulicę Piotrkowską. Kto używa w odniesieniu do stojących na przykład kamienic, czy pałaców także, tam stojących, umiejscowionych, nazw kojarzących się z ich dawnymi właścicielami? Nikt lub prawie nikt. Ile przy tej głównej, pryncypalnej ulicy przetrwało na przykład starych sklepów?
Ja już nie mówię, że z jakimiś pierwotnym, przynajmniej przedwojennym wyposażeniem, ale chociażby z witrynami. Nie ma ich. Ile przy ulicy Piotrkowskiej mieści się zasiedziałych lokali, szyldów, firm o uznanej kilkupokoleniowej metryce? Nie ma takich. Nie znajdziecie Państwo tutaj typowych jakichś kulinarnych specjalności, bo nie ma praktycznie knajp i restauracji o dłuższej niż, nie wiem, pięcioletnim rodowodzie i równie jakiejś tam trwałej kuchni. Czy funkcjonuje gdzieś w Łodzi na przykład siedziba jakiegoś, nie wiem, korporacji, cechu, stowarzyszenia o choćby stuletniej ciągłości i jakiejś takiej nieprzerwanej kontynuacji? Który klub sportowy ma starą siedzibę? Co stało się z dawną, zasłużoną dla, no właśnie, łódzkiej tradycji, łódzkiej opowieści, łódzkiej narracji resursą Nakielnickiego i tak dalej. Tych przykładów ja mogłabym mnożyć. Tych przykładów na kontynuowanie codzienności, także tej zawodowej, tego wszystkiego, co się w tej przestrzeni miasta znajduje, a co jest przekazywane naturalnie, bo rodzinnie, bo zawodowo, bez czyjegoś pośrednictwa z zewnątrz, bo to już jest wtedy trochę sztuczne i trochę nieprawdziwe. Czyli taka lokalna tradycja, choć to jest nadużycie, to tak, to nie to sformułowanie, to się powinno pojawić, ale to, co zaniknęło, albo to, co może jest, co skarlało, co jakoś tak się w bardzo zły sposób przeformułowało. No ale powracam teraz do wątku tożsamości. Tak jak powiedziałam, moim zdaniem nie ma jej jednoznacznej definicji tożsamości. Inaczej będą określać ją przybysze, inaczej autochtoni. Zastanówcie się Państwo nad tym, jak na pytanie, które tutaj zadajecie w tym cyklu, odpowiedzieliby na przykład członkowie gminy żydowskiej. No bo przecież cały czas się odwołujemy do jakiegoś mitu wielokulturowości. Wciąż szukamy śladów, tropów tej wielokulturowości, coś wciąż chcemy wskrzeszać to w dzisiejszej Łodzi. W jaki sposób miasto postrzegają na przykład przedstawiciele mniejszości niemieckiej, bo o dziwo i taka jest. A co Łodzi sądzą wyznawcy prawosławia, tworzący także odrębną społeczność, niekoniecznie tę wywodzącą się z nadłódki. Mniemam, że każda z tych grup, a tylko wymieniłam te, powiedzmy szczerze, przypadkowe, ma odmienne, ale całkiem konkretne i ugruntowane pojęcie tożsamości Łodzi. A zatem, proszę Państwa, wielkiemu wysiłkowi promocyjnemu, bo to jest wielki wysiłek, który czyni miasto, no bo skoro to trwa tyle lat i rodzi się w takich kulach, to zakładam, że jest to wielki wysiłek, ten związany z promowaniem miasta, z szukaniem takiego jednoznacznego komunikatu, który by opowiadał o tym mieście i pokazywał to miasto. Temu wysiłkowi muszą towarzyszyć działania powodujące, by te wszystkie sympatyczne zdania z folderów nie okazywały się po prostu pustosłowiem w konfrontacji z rzeczywistością. Ja nie mówię, że w konfrontacji z ponurą i nieprzyjemną rzeczywistością, ale z rzeczywistością. Wiedzcie, że ja jestem fanką chropowatości miejskich, zatem nie zależy mi na tym, że wszystko było w pięknych elewacjach, że wszystko było gładkie, idealne, folderowe, widokówkowe i szablonowe i wygładzone, ale chodzi mi o to, by uchwycić tę Łódź i tę tożsamość w całości, w tych jasnych i w tych właśnie chropowatych jej odcieniach. Łódź zatem jest, proszę Państwa, miastem, tak jak powiedziałam, o zranionej tożsamości. Jak pokazują badania, tożsamość Łodzi stanowi kategorię bardzo negatywnie, już nie tylko niejasną, ale także negatywnie naznaczoną przez stereotypy, o których tutaj wspomniałam. To są stereotypy miasta brudnego, zdegradowanego, robotniczo-kobiecego. Ta cezura w postaci II wojny światowej nie tylko symbolicznie, ale przede wszystkim symbolicznie odgrodziła przeszłość, ale również zmieniła mieszkańców Łodzi. To właśnie w połączeniu z rozpowszechnianym później, przecież zabarwionym bardzo ideologicznie, obrazem przeszłości i teraźniejszości, spowodowało, no właśnie, wymazanie wielu aspektów ludzkości. Zostały zagubione ważne elementy historii naszego miasta. Dlatego też nie tylko, słuchajcie, urbanistyczna, ale także symboliczna tkanka miasta wymaga, no właśnie, zrewitalizowania. Wracam do tych dwóch haseł, rewitalizacja i kreacja.
Tkanka symboliczna, powtarzam, miasta wymaga zrewitalizowania. To jest ten obszar mnie bardzo bliski. Ten termin stosuje się przede wszystkim do opisu przekształceń urbanistyczno-architektonicznych, od tego jesteście Państwo Wy, ale w znaczeniu metaforycznym może ono odnosić się do odbudowy po prostu zniszczonej świadomości kulturowej, świadomości społecznej, kulturowej bardziej, która stanowi podstawę, punkt startowy, jak dla mnie, podstawę dla procesów wypracowywania tożsamości. Z drugiej strony to pojęcie rewitalizacji tożsamości można rozumieć bezpośrednio w odniesieniu do procesów przywracania do życia. To chyba dobre sformułowanie, przywracania do życia zdegradowanej tkanki miejskiej jako taki kulturowy aspekt rewitalizacji. A Łódź, proszę Państwa, jest miastem, tak uważam, jedynym w swoim rodzaju. Jest naprawdę fascynującą przestrzenią kulturową. To są frazesy, ale niech one tutaj wybrzmią, bo powinny chyba wybrzmiewać za każdym razem. Łódź, która począwszy od połowy XIX wieku należała przecież do takiego głównego nurtu ówczesnego globalizującego się świata. Ja bym bardzo chciała, żeby ta dynamika, ta przedsiębiorczość, ta nowoczesność, to otwarcie na dialog między i ponadkulturowy, czy transkulturowy, to wszystko, co było charakterystyczne dla Łodzi z końca XIX wieku, żeby to wszystko stało się częścią no po prostu współczesnej opowieści o tym mieście, współczesnej narracji o tym mieście. Wpływały na to, jak myślę, znaczy, żeby to wszystko wpływało na to, jak myślą o sobie łodzianie i jak reszta świata myśli o Łodzi. Oczywiście nie negując wartości kreowania pozytywnej marki Łodzi, chciałabym uniknąć takiej jednowymiarowości festiwalowych, przepraszam, jeśli kogoś urażę, festiwalowych dekoracji i takich hura optymistycznych folderów. Należy, proszę Państwa, szukając odpowiedzi na pytanie, gdzie przecieka Łódź, wyjść poza takie odgrzane, chyba na marketingowe, na potrzeby marketingowe hasła o wielokulturowości, o micie ziemi obiecanej. Takich kłopotliwych tematów nie można zamiatać pod dywan. Trzeba wyjść poza te klisze i być może jednak szerzej spojrzeć i zacząć rozmyślać o tym trudnym mieście. Pozytywną, silną tożsamość miasta i jego mieszkańców można, to nie tylko moje zdanie przecież, wypracować jedynie dzięki takiemu przemyśleniu i zaakceptowaniu łódzkiego kompleksu, czyli zaakceptowaniu tego, że ta tożsamość jest jednak zraniona, że ta Łódź jednak przecieka, że wynika to z degradacji przestrzennej, ale że wynika to także naprawdę z degradacji społecznej i kulturowej. Ja wierzę, że takie unaocznienie, takie spotkanie na przykład, jak dzisiejsze nasze, unaocznienie, jak skomplikowaną siatkę kulturową miało to miasto, umożliwi jego lepsze, słuszniejsze zrozumienie, docenienie przyszłości, także przyszłości wraz z takim powrotem Łodzi do głównego nurtu globalnych przemian, czy takiego sposobu myślenia o mieście, które towarzyszy dzisiaj największym, no choćby europejskim tylko metropoliom. Miasto, proszę Państwa, dla mnie antropologa, który szuka odpowiedzi na to pytanie, gdzie Łódź przecieka, nie jest po prostu przestrzenią fizyczną, nie jest tylko zbiorem domów, ulic, jest przestrzenią symboliczną, może przede wszystkim, bo takie jest moje skrzywienie zawodowe. To jest przestrzeń powstająca w doświadczeniu, w wyobraźni, percepcji ludzi, którzy po tym mieście chodzą i którzy w tym mieście się budzą i pracują i kładą spać. A zatem to jest dla mnie myślenie o pewnej dwoistości, która zakłada jednak jakieś połączenie. To jest myślenie o czymś, co nazwać by można było polis, czyli tym, co jest materialne, i o tym, co jest w ludzkich, subiektywnych, społecznych doświadczeniach, postrzeganiach, wyobrażeniach, przeżyciach, czyli coś, co nazywamy przecież często metapolis. Te obie warstwy nierozerwalne, wzajemnie się jakoś tam współtworzące, przez lata istnienia miasta no jakoś funkcjonowały. Do tego wszystkiego trzeba dodać emocje, relacje społeczne,
i wynikające z nich potrzeby, które rozwijają, które zmieniają, które wciąż na nowo kreują, a może no właśnie rewitalizują przestrzeń. Nowe przestrzenie, zatem rodzą się, proszę Państwa, nowe przestrzenie rodzą nowe emocje i relacje i ten cykl trwa. To jest taka, to jest takie trochę holistyczne to, co mówię, ale ten cykl wciąż trwa. Ja nie będę tutaj Państwu opowiadać o tym, co w Łodzi jest warte uwagi i co jest unikatowe i co jest jedyne i wyjątkowe i że być może nie jedna ta kamienica i nie jedna ta ulica, ale całe kwartały, być może Łódź z lotu ptaka, a może wręcz odwrotnie, taka Łódź kryjąca się za łukiem w nieciekawej, niezachęcającej bramie. To nie o to mi chodzi. Dla mnie problemem jest to, że przedwojenne pokolenie, które Łodzi się nie wstydziło i które o Łodzi mówiło, o swoim adresie łódzkim mówiło z dumą, nie żyje. Natomiast powojenne pokolenie Łodzi się wstydzi. Nie wiem, nie ma pomysłu na Łódź. Jak ma zatem rozwijać się miasto, które nie ma własnej dumy? Ten zły wizerunek miasta został zresztą zakorzeniony w świadomości przecież nie tylko naszej, ale tej promieniującej i będącej w orbicie bardzo dalekiej, bo nawet nie tylko wojewódzkiej, nie tylko polskiej, ale być może nawet dalszej. A co się stało, zatem pytam. Jaki jest potrzebny nowy znak, jakiś mit, jakiś identyfikator, jakiś klarowny obraz tożsamości miasta? Coś, co by było prawdziwe, co można byłoby sprawdzić, co można byłoby dotknąć, co byłoby po prostu, proszę Państwa, faktem. To tworzenie pozytywnej legendy, czy tworzenie, a może rewitalizowanie pozytywnego mitu Łodzi można osiągać wieloma metodami. Każda realizowana konsekwentnie metoda, mam takie wrażenie, da efekt. I tu być może wyda się Państwu absurdalny przykład, który przytoczę, ale zauważcie, że pozytywną legendą, pozytywnym mitem jest opowieść o Dzikim Zachodzie. Ale to nie jest miła opowieść. Ten Dziki Zachód jest pełen brudu, przemocy, historii, wątków szalenie nieciekawych i nieatrakcyjnych. Ale jest to mit tak klarowny, tak konsekwentny. Ja nie chcę mówić, że to jest mit, który się dobrze sprzedaje, ale być może Łódź także takiego mitu, który się dobrze sprzeda, potrzebuje. Pomyślcie Państwo, są także w świecie takie miasta, które w całej swojej świadomości bycia miastem, przestrzenią biedną, zdegradowaną, czekającą na czasy lepsze, przestrzenią tą kulturową i społeczną z problemami, jakoś jednak funkcjonują w tej świadomości i wyobraźni społecznej, masowej, jako miejsca po pierwsze łatwe do zidentyfikowania i atrakcyjne wbrew pozorom w tej identyfikacji. A zatem, proszę Państwa, duma, tego potrzebujemy, duma i wiara w to, że mieszkamy pod dobrym adresem. Mnóstwo tutaj jest zadań do wykonania, ale to jest punkt startu do ewentualnej podróży po świecie. To jest to, co daje nam płaszczyznę odniesienia i poczucia bezpieczeństwa płynącego ze świadomości dużej wartości miejsca, w którym przyszło nam żyć i do którego chcemy powracać. Zatem może od nas samych powinniśmy zacząć. A później te przeróżne działania kierować no co najmniej w trzech kierunkach. Działać zatem w aspekcie materialnego dziedzictwa Łodzi. To pewnie bliskie Państwu zagadnienie. Działać w aspekcie promocji nie tylko zewnętrznej, ale na litość boską może nawet przede wszystkim w ramach takiej promocji wewnętrznej, czyli żebyśmy zaczęli lubić my siebie we własnym mieście i nasze miasto. A jeśli nie lubić, to przynajmniej świadomie doświadczać tego miejsca, a nie podchodzić bezrefleksyjnie, bo wtedy rodzi się niejakość. No i w końcu działać w aspekcie kulturowo-socjologicznym.
Te wszystkie poczynienia, proszę Państwa, raz uczynione, nie dadzą efektu, bo jak mówił Winston Churchill, kształtujemy nasze miasta, następnie one kształtują nas i żadne miasto nigdy nie będzie tworem skończonym i ono zawsze będzie reagować na to, co się dzieje, na historię, na ekonomię, na politykę, na modę, na to, jacy jesteśmy dzisiaj, a jutro będziemy przecież inni. A zatem tak myślę, proszę Państwa, że jeśli myślimy o takich procesach, które dotyczą świata, tego zglobalizowanego, choć to już przebrzmiałe, jak wiecie, pomysły, jeśli mówimy z jednej strony o homogenizacji, a z drugiej strony o heterogenizacji, jeśli mówimy o tym, no właśnie, że coraz częściej stawiamy jednak w świecie na lokalność i swoją tożsamość przypisujemy nie jakiejś państwowości, ale przypisujemy miejscu, w którym żyjemy na co dzień, bo jakże mam takie wrażenie, częściej słyszymy o tym, że ktoś jest Paryżaninem, a nie Francuzem, ktoś jest mieszkańcem Nowego Jorku, niekoniecznie będąc Amerykaninem. A zatem to przypisanie jednak do jakiejś lokalności, a zatem ten proces, czy to zjawisko glokalizacji, to też mam wrażenie sprzyja, czy sprzyjałoby w naszym kontekście takiej bardziej odpowiedzialnej percepcji, czy recepcji miejsca, w którym żyjemy. I chciałabym Państwu powiedzieć, będąc w 3/4 tego, co chcę powiedzieć, mniej więcej, o tym, że kiedy ja myślę o Łodzi, kiedy ja o Łodzi opowiadam i kiedy Łódź badam, bo tym się zajmuję w swoich antropologicznych różnych wędrówkach i eksploracjach, to badam miasto, tak jak już powiedziałam, zranione, ale cieszę się z tego niezmiernie, że badam miasto, które nie jest ani jednowymiarowe, ani jednoznaczne, że jest to miasto, którego plan treści, idąc w taką narracyjną metaforykę, wypełniony jest naprawdę niezwykłą wielością i przestrzenną, i semantyczną, niezwykle zmiennymi obliczami, uzależnionymi oczywiście od rozmaitych spojrzeń tych, którzy o mieście opowiadają i którzy miasto, no właśnie, czytają i miasto, to miasto piszą. Kiedy myślimy o tożsamości Łodzi, kiedy antropolog myśli o tożsamości Łodzi, kiedy chce ją rewitalizować albo kreować, to musi prędzej czy później dojść do wniosku, że ma do czynienia z miastem geograficznym, bo to jest coś, co ma położenie i lokalizację, miastem materialnym, bo ma swoje, ta przestrzeń, nie wiem, domy, knajpy, wyposażenie, miastem historycznym, czyli z jakąś opowieścią o losach burzliwych albo idyllicznych, że jest to miasto mityczne wtedy, kiedy jest umieszczane w centrum świata, w opowieściach, doświadczeniu, w biografii mieszkańców. Jest to miasto metaforyczne, kiedy próba jego opisania jest zarazem próbą w ogóle opisania świata, taką metaforą wizji świata w ogóle, pamiętanego, prezentowanego. Jest to wreszcie miasto metafizyczne, czyli miasto refleksyjne, mentalne, duchowe, czyli takie, które ma każdy z nas, każdy z Państwa w swojej pamięci, w swojej wyobraźni, w swojej świadomości. Łódź w życiu swoich mieszkańców, i mam na to dowody badawcze, bo przeprowadzamy ten temat badania, jest miejscem znaczącym. Nie wiem, czy wyrazistym, ale znaczącym. Pewnie dlatego, i to mnie szalenie cieszy, że jest to miasto naprawdę o niezwykłej historii, ale być może jeszcze ważniejsze jest to, że jest to miasto posiadające, i nie wiem, dlaczego w to wątpimy, być może z lenistwa, miasto posiadające niebywały potencjał. Bo jest to naprawdę mocny mit przeszłości i jest to fascynująca przestrzeń i jest to niezwykła energia społeczna. A w czym zatem kryje się swoistość Łodzi? Taka jej osobowość wyczuwana przez mieszkańców, ale także rozpoznawana być może przez tych, którzy przemykają przez Łódź, dla których to jest tylko jakiś punkt na mapie. I czy w ogóle taka swoistość, a zatem łódzkość istnieje?
łódzkość, czyli coś, co miałoby no właśnie odróżniać naszą przestrzeń od przestrzeni innej. Najprostsza nasuwająca się odpowiedź brzmi, że łódzkość to coś, co można nazwać istotą, tylko że to jest oczywiście bardzo filozoficznie kłopotliwy termin, istotą miasta. Ten antropologiczny konstrukt, może nie filozoficzny, antropologiczny konstrukt, jakim jest łódzkość, należałoby zatem, proszę Państwa, i ja to próbuję czynić, konfrontować nieustannie z kulturową rzeczywistością, ale przede wszystkim no właśnie z łódzkimi narracjami. Bo to w opowieściach miejskich, a zatem w tym jak, bo to przecież w opowieści jest, człowiek jest istotą narracyjną, mówi się homo narrans, a zatem każde nasze doświadczenie bycia przekładamy na narrację, a zatem ta narracja jest taką reprezentacją naszego oglądu, tego jak rozpoznajemy świat, jak go budujemy, jak go wartościujemy, etc. A zatem to właśnie w tych miejskich opowieściach i narracjach ja, proszę Państwa, doszukuję się, szukam tej łódzkości, a ta łódzkość jest dla mnie no, bazą, fundamentem do tego, by o tej tożsamości, mam nadzieję, że z coraz większym uśmiechem, takim optymistycznym opowiadać tu i ówdzie. W poszukiwaniach tej łódzkości, i to tylko taki mój dodatek, takie didaskalia, dla mnie przynajmniej pomocna okazuje się odziedziczona przecież od starożytnych, metafora genius loci. Państwo ją jako architekci na pewno znają, ale mam wrażenie, że ci, którzy są demiurgami miasta, tymi, którzy decydują i którzy mają siłę sprawczą, nie ukrywam, mówię tutaj także o projektantach, o urzędnikach, tak? O tych zawiadowcach projektowania tożsamości czy wizerunku współczesnej Łodzi. Oni być może o tym genius loci nie wiedzą, być może uważają to za jakąś poezję niegodną, niewartą, niestosowną, bo przekładać ją na praktykę, na praksis. A jednak ja uważam, że to właśnie genius loci, czyli taki opiekuńczy duch, jakaś siła, która sprawia, że dane miejsce jest jedyne w swoim rodzaju, że posiada niepowtarzalną, wyjątkową atmosferę, jest tym terminem, poprzez który można Łódź czytać i poprzez które tę Łódź można wciąż odnajdywać, do czego namawiam. I nie będę Państwu tutaj oczywiście referować, bo powiedziałam, że od starożytnych odziedziczyliśmy, więc nie będę tej całej historii od zarania tego pojęcia opowiadać. Powiem tylko, iż kiedy mówię o genius loci Łodzi, a kiedy zatem mówię o łódzkości, kiedy mówię o tożsamości Łodzi, i zatem kiedy szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego i gdzie ta Łódź przecieka, to mówię o odczuciu historycznej głębi, o takich nakładających się na siebie obrazach, które odczuwamy, znajdując się w danym miejscu. Ja mówię wtedy o aktywizacji pamięci, to jest ważne, niech to nawet wybrzmi jak apel, o aktywizacji pamięci, która przesądza no właśnie o wielowarstwowości i wielogłosowości miejsca, bo o Łodzi w sposób jednolity, jednowarstwowy mówić się nie da, bo to wtedy będzie Łódź nieprawdziwa. Być może inne miasta ze względu na swoją historię, tkankę, strukturę, ludzi mogą taki komunikat jednowymiarowy wysyłać i z powodzeniem to czynią. Łódź nie, bo wtedy będzie przekłamany, nieprawdziwy ten komunikat. Łódzkie genius loci, jak zresztą no każde inne, buduje zatem tożsamość miasta. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że to właśnie genius loci jest charakterystyczną tożsamością miejsca. A powiecie Państwo, no ale przecież to jest coś takiego nieuchwytnego, trudnego do jednoznacznego zdefiniowania, jakieś takie coś, co jest rozpoznawane przez wtajemniczonych, jakiś taki proces odszyfrowywania miejskich treści. No być może. Na pewno jest to skomplikowana jakaś taka konstelacja, na którą składa się pamięć, na którą składa się przestrzeń i doświadczenie, bo z tego zbudowana jest tożsamość. I być może to jest ten punkt, w którym Łódź przecieka, to miejsce. Ta konstelacja, ona jest niesprawna. Konstelacja pamięci, przestrzeni proszę Państwa, doświadczenia.
Kiedy mówię o Łodzi, proszę Państwa, to kiedy mówię o jej tożsamości, to siłą rzeczy, i tego sobie nie odmówię, wspominam o idei, o pojęciu, o metaforze palimpsestu. To wciąż jest w związku z tym ta narracja o mieście nieoczywistym, o mieście nie dla leniwych, bo to jest opowieść o takim swoistym stopie wielokulturowym, przezierających śladów, fragmentów, które są wygrzebywane za coraz co nowych odsłaniających się elementów. Kiedy do pojęcia palimpsestu sięga moja mistrzyni, moja szefowa, profesor Grażyna Ewa Karpińska, i kiedy w artykule zatytułowanym Palimpsestowe oblicze miasta, przykład Łodzi, pisze o palimpseście, to znajdujemy tam taką oto informację, pozwólcie, że zacytuję. W mieście jak w palimpseście odczytać można wiele ukrytych i poplątanych treści, tych istniejących teraz i tych powstałych kiedyś. Składa się ono z wielu przenikających się warstw kulturowych, znaków materialnych i duchowych, rzeczy, symboli, zdarzeń, ludzkich idei, marzeń, działań, budowanych przez następujące po sobie pokolenia. W mieście palimpseście nowe nałożone jest na stare. Dzisiejszy kurz opada na kurz wczorajszy. Każdy wiek, rok, a nawet każdy dzień pozostawia po sobie jakąś pamiątkę. Nie jest tylko pamiątką po minionych czasach, to przede wszystkim pamiątka po dawnych mieszkańcach i ich kulturze. Miasto, po którym dziś poruszają się ludzie, różni się od miasta wczorajszego. Jego elementy nie mają stałego położenia, przesuwają się, chowają, znów się pokazują. Miasto palimpsest to przestrzeń gubienia i znajdywania, pamięci i zapomnienia, niszczenia i budowania, a spotkania i rozstania, narodzin i śmierci. A zatem, proszę Państwa, w doświadczeniu genius loci Łodzi przestrzeń miasta odnosi się zawsze do jego mieszkańców. Ona ich nie otacza po prostu, nie jest jedynie fragmentem świata, w którym przyszło im przeżywać swoją własną egzystencję, ale niejako ona ich dotyka, ona kształtuje ich życie. Wy się przecież też zajmujecie tą jakże newralgiczną, istotną relacją człowiek-przestrzeń, człowiek-otoczenie. To nie jest tylko splot jakichś historycznych, estetycznych, ekonomicznych, politycznych okoliczności określających decyzje, ale także związane jest to z jakością przestrzeni i tym, jak tę przestrzeń modyfikujemy, jak ją wykorzystujemy, jak jej doświadczamy. To jest takie troszeczkę, powiedziałby chociażby Edward Ralph, który rozpisuje się o genius loci, powiedziałby, że to jest takie osobliwe połączenie snu i jawy, mitu i twardej rzeczywistości, że tu się kształtuje opowieść o mieście i tu się kształtuje miejska tożsamość. O tej poetyce zatem Łodzi stanowią historie i pojedynczych losów, tragedii, radości, ale to wszystko zlewa się jednak w jakąś niepowtarzalną całość. Powtarzam to, od czego zaczęłam tę wypowiedź. Kiedy definiowałam Państwu, czym jest tożsamość, mówiłam o wyjątkowości i do tej wyjątkowości, niepowtarzalności wracam. Łódzkie genius loci jest zatem, moim zdaniem, zasługuje na własną opowieść, ale to musi być opowieść pisana językiem, którego chyba jeszcze nie znamy. I być może w tych wszystkich mniej lub bardziej apokaliptycznych, sfrustrowanych, ale także pełnych pozytywnych emocji i nadziei wypowiedziach dotyczących tożsamości łódzkiej i w tych poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie, gdzie przecieka Łódź, być może trzeba je wszystkie odrzucić. Być może, powiem to na koniec, burząc chyba całą logikę tego, co powiedziałam do tej pory, być może jednak warto sobie przytoczyć takie zdanie, które wypowiedział kiedyś Olgierd Budrewicz i które ja sobie co pewien czas przypominam i które cytuję często studentom, tym, którzy tak jak ja czasem nie potrafią wysłowić, czasem nie potrafią mówić o mieście, bo nie znają języka, o którym trzeba mówić o mieście. A Olgierd Budrewicz powiedział tak, i niech to wybrzmi jako ostatnia fraza w tej części naszego spotkania. Mówiąc o mieście, nieważne jakim, niech to będzie po prostu miasto figura, jakieś metamiasto. Pisze tak. To zadziwiające miasto fascynuje mnie przede wszystkim tym,
co jest jedynie śladem, domyślnikiem, pewną ideą. Dziękuję bardzo.